jeszcze raz. Lewy sierpowy. Prezydent Juszeti będzie dopingował Czakijewa. Jest wiele gwiazd, między innymi Marek Tatkowka, znany aktor rosyjski. Ostatnie uwagi na tej rundzie. Czarne spodenki Czakijew, spodenki koloru złotego. Krzysztof Diablo Włodarczyk i ale zapowiadał, że teraz trenerzy łapiny, teraz atak. Uspokaja Czakijewa Grigorianta, mówiliśmy wcześniej, Czakijew często tak jak w tej chwili rozpoczyna atak lewym prostym, zmienia przy tym pozycję. A kontuzja łuku bryjowego, chyba już prawego Diablo, zakrwawiony cały czas, broni się tylko Diablo. No tak nie może walczyć, musi zadawać ciosy, na razie jest tylko obrona. Tak, ale te ciosy na razie wpłyną na strzelbę. Czakijew uspokoił trochę walkę. Ten prawy sierpowy w tej chwili przeszedł nad lewą ręką. Trzeba je wprowadzić w praktykę. Janek Zabiera jest doświadczonym hardmanem. Diablo to teoretycznie przynajmniej przy stansie 12 rund tylko dwa razy stoczył ciszę. Spokojnie, czarowanie. Walczą we własne tory kamice. Patrzę rozbrodni obóz Włodarczyka. Pożałuję tego wyboru, bo Czakijew nie sygnalizują co do rzeka. Obrona. I na Sardynii, nie będąc faworytem, znokautował niepokonanego wówczas Rosito. Teraz w Moskwie. Druga wymiana w tej chwili. Krzysztof Włodarczyk. Dobrze, że pojawiło się rozcięcie również drugiego łuku bryjowego. Ciosy, które zadaje za rękawicami. Na skrąg. I tutaj możemy upatrywać mu niebezpieczeństwo. Ostatnią walkę stoczył 22. Jedynek z bokserem z Polski, walczy z Czakijewem. Teraz wszechstronny atak ze strony Czakijewa wykończył akcję lewym podbródkowym. Stara się ulokować tutaj więcej ciosów na turów. Szczególnie prawy z dołu. Tutaj czeka na popełnienie błędu z bloku, będzie próbował. Tutaj może być jeden wybuch i po walce. Czekanie, przygotowanie ataku. Strzelił strasznie. Prawym sierpowym. Tak, coraz bardzo mocno. Tak. 20 sekund do końca. Spodziewał się tutaj Włodarczyk ataku z lewej strony. Zmienił pozycję, kiwnął się prawą stronę i prawy bezpośredni ze strony Czakijewa. No i teraz końcówka tej rundy. Musi Krzysztof wytrzymać. Teraz kolejny prawy sierpowy doszedł do celu. No teraz. I teraz lewy sierp. 10 do 8. Aż mi do tego doszło. Właściwie. Jak to powiedziałeś, Andrzej? No takie wydłużenie w zasadzie jest pchnięcie przed ramieniem. Tak, tak. No ale poszedł nad palem w sumie. Mam to starcie przegrane, bo mogę. Złoty 37, taki nieodstupaty, czyli bez odwrotu, bez kapitulacji. O i tutaj w tej chwili prawy sierpowy ze strony Włodarczyka był bardzo niebezpieczny. Do tej prawej ręki Czakijew kończy akcję prawym sierpowym. Czakijewa to bardziej wyrównane starcie. Kolejny atak Czakijewa. Tylko podbródkowego jeszcze raz. Nastawił się na ten prawy się zmienił. Do tej pory często atakował, kończył atak. Busz na narożniku Czakijewa. Wrócił do gry. Tak jest. Prawy sierpowy, który otrzymał Czakijew. Honorarium najwyższe. Na razie wyraźna przewaga Czakijewa. Nie wykorzystał.
wykonać 12 minut defensywy typowego. Zespół Polski Senior w 2000 roku wtedy przyjemny. Wcześniej był mistrzem Polski. Jest, że nie sprawdził się, to pierwsze założenie Diablo. Finiszować w tych rundach środkowych, jeżeli chce myśleć o tym. Nie atakuje tak w nieobligowych pojedynkach. Widać tutaj Juliana, który cały czas bardzo aktywny w pierwszym roczniku. Piękna plancza Kijewa. On jakby w tej chwili blok, trafił chyba na dół. Tak jest, dostał Diablo cios. Pod prawy łokieć na wątro. Tam słyszę, pokrzykuje. To po prostu było taka w tej chwili, powoduje totalne zniszczenie. Teraz proszę, kapitalnie lewym sierpowym strzelił Diablo i liczony jest Jackiejew. No to jest to, na co liczyliśmy, na co czekaliśmy, to przewiodzenie Diablo. Już wydawało się, że ta runda kolejna jest dla Jackiejewa. Krzutki, wysiłkowy, a pozwol na deski, proszę. To jest straszna moc, mam petardę w tej lewej ręce Diablo. No wiedzieliśmy przecież, to tak samo załatwił Deniego Greena, łamiąc losy. Tutaj, proszę, z takiego króciu. Darek Tygrys Michalczewski prorokował do Moskwy na pożarcie. Jackiejew jest sprytniejszy, lepszy technicznie, nie po to Rosjanie robią walkę u siebie, żeby Jackiejew przegrał. Diablo będzie. No i jest szansa na to, żeby Diablo poczyny. Rzeczywiście to było pokrzyżowanie planów Jackiejewa. Bardziej trafił lewym sierpowym. I to co mówię, początek złych udarców trafi tym lewym sierpowym, to może być po walce. No i proszę, teraz Diablo jest energiczniejszy. Ale słyszeliśmy tam Fiodora Łapina, że nie może lekceważyć rywala, musi walczyć. Nie po to tak ciężko trenował, nie po to tyle na biodrze, na tułowiu i każdy lewy sierpowy na skronie jest bardzo niebezpieczny dla niego. Szuka miejsca w odpowiednim momencie dostarczyć go do szczęki Jackiejewa. Całą sytuację Krzysztofa Darcie, widać, że ta energia ominęła Jackiejewa. Tutaj ataki są oczywiście na blok w tej chwili. Nie stracił tą dynamikę poruszania i boksowania po raz kolejny. Tak, drugi raz Jackiejew na deskach, kapitalnie, jest znów lewy sierpowy. No i szala zwycięstwa zaczyna się przechylać na stronę Diablo. W szóstej rundzie był liczony po lewym sierpowym Jackiejew. I mamy drugi knockdown, tak samo w końcówce rundy. Ależ emocjonująca walka, ileż to dramatyzmu. Rozkrwawiony jest już krwotok z nosa Jackiejew. Dwa razy był na deskach. Szkoda tylko tego pierwszego knockdownu Krzysztofa, który właściwie nie był po ciosie, tylko upchnięcie takie przy ramieniu. Ale to liczyło się. Ach, proszę. Mam cię. Strzelił lewym sierpowym. Ja myślę, że nie tylko trudne zadanie dla Jackiejewa, ale również dla jego trenera. No, Grigorian praktycznie pierwszy raz prowadzi zawodnika do tak poważnego wyzwania. To nie jest takie proste zadanie przygotować na 12 rund. Jackiejewa wcześniej był żonaty, ale rozwiódł się. 20 stycznia wziął ślub cięzca. Dobrze, że ale on jest tak sygnalizowany, wiadomo, że który powiedziałbym sprytu może wielkiego nie ma, jest ringowym fighterem, to słaba obrona, prawa ręka na tułowiu, odkryta cała góra po ataku w tej fazie walki Krzysztof Podarczo. Odwraca uwagę Jackiejewa, dużo tych prawych sierpowych, żeby potem strzelić tym lewym sierpowym. Jeszcze jeden prawy sierpowy, trzeci raz liczony jest Jackiejew. Szósta runda liczony, siódma runda liczony, ósma runda liczony, tym razem po prawym sierpowym.
Minuta została do końca. Puścił sędzia na ringowe zdanie Wandy Wilka, ale wydaje mi się, że to już jest początek końca. Minutę ma Krzysztof i jeszcze raz, no to już jest chyba koniec. Tak jest! Wspaniałe zwycięstwo Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Niepokonany Czakijew 4 razy na deskach. Zaczął wspaniale, wygrywał po pierwszych 4 rundach, ale ważne jest to, kto dobrze kończy, a tutaj wspaniale zakończył ten pojedynek Krzysztof Diablo Włodarczyk, Mariusz Kołodziej. Ktoś przyjmuje gratulacje. Krzysiek, byłeś dzisiaj wspaniały, przełamał kryzys, pokazał wielki hart ducha. Darek mówił, będzie kozakiem, jeśli pokrzyżuje Czakijewowi kralę. No jest Diablo kozakiem. Doskonała taktyka, cierpliwość. Małgosia, jego małżonka, może się cieszyć. Piotr Werner. Tak jest. Pokazał charakter. Patrzy dwa. Szef Warriors też gratuluje. No i Andrzej Wasilewski. Ten Diablo to jest jego pupil takie. Prowadzi go od początku kariery, od kiedy podpisał po tych mistrzostwach w Płońsku w 2000 roku kontrakt. No i pociesza Diablo Czakijewa. Bardzo miły gest. Przed walką było pomiędzy nimi. Bardzo elegancko, nie było żadnych szacunkiem wyrażali się o sobie. Nie było żadnych gruźb. No i wspaniałe zakończenie. Tak, ale widać było, jak od 6 rundy już praktycznie cała energia opuściła Czakijewa. Widać, że to napięcie prawdopodobnie emocjonalne spowodowało, że gdzieś ta pomysł na tą walkę Czakijewa zgasł. Patrzę jeszcze raz. Lewy sierpowy. Do przodu poleciał. To taki już bardzo ciężki knockdown. Okolice ucha. To są bardzo takie czułe miejsca. Ucho, szczęka, skroń. Tam jest najwięcej tych nerwów. No i od razu nogi z żelatyny u Czakijewa i mamy kolejny knockdown. Cieszy się również Paweł Kołodziej. No i jeszcze raz widzimy Małgosię, ależ była zdenerwowana. Teraz możesz już odetchnąć. Krzysztof wygrał. Dał wspaniały pokaz boksu. Pokaz charakteru. Bardzo emocjonujący, biorąc pod uwagę to moje pierwsze 5 rund. Sytuacja później gwałtownie się zmieniła. Ale tak jak Andrzej kiedyś, krótko, bo gdy wszyscy wiedzieli, że Bogdan Gajda ma lewą kontrę i się przewracali, tak wszyscy wiedzą, że Włodarczyk ma lewy sierpowy i również się przewracają.